pasterstwo krajów afrykańskich. Gdybyśmy tak zamiast odbić od tej głównej drogi, jeszcze podeszli 50 metrów dalej, no wyszlibyśmy poza mury miasta przez bramę świętego Szczepana. Państwa, w programie jest napisany punkt brama świętego Szczepana. Zastanawiam się, no, co tam szczególnego, że tak powiem, można powiedzieć przy tej bramie. Obecnie na teren Starego Miasta można dostać się przez 7 bram. Akurat ta Szczepana jest od strony wschodniej. Jak głosi tradycja miejscowa, to przy niej gdzieś został ukamienowany święty Szczepan. Katolicy nie mają tam jakiejś kaplicy czy kościoła upamiętniającego to wydarzenie, natomiast greko-prawosławni owszem, nie blisko bramy, tylko 100 metrów dalej, jakby iść w stronę Getsemani, ogrodu oliwnego. W niedzielę palmową, kiedy procesja odbywa się z Góry Oliwnej, a w zasadzie z Betwagę, nieco za Górą Oliwną, no to schodzi stromą asfaltową drogą, którą my też będziemy w poniedziałek do południa pokonywać. Przekracza ogród oliwny, Dolinę Cedronu i przez bramę Szczepana kończy procesja się tutaj przemówieniem i błogosławieństwem patriarchy. No i potem jest pokaz orkiestr skautowski. No, wśród Palestyńczyków jest to dosyć popularne. Ruch skautowski plus także orkiestry. Przejdźmy tutaj troszkę dalej. Kościół Świętej Anny, czyli jako głosi tradycja, tutaj mieszkali rodzice Marii, Anna i Joachim. Mało tego, sama Maria tu się urodziła, gdzie rodzin Marii wspominamy w kalendarzu 8 września. Grota mieszkania Anny Joachima, rodzin Maryi, jest w tym kościele po prawej stronie. Jak będzie czas wolny, kto będzie chciał, sobie tam podejdzie, zobaczyć, nawiedzić to miejsce. Twierdzą fachowcy, że w całej Ziemi Świętej to jest najlepiej zachowany obiekt sakralny z czasów krzyżowców. Datę budowy jedne opracowania podają 1140, inne 1150. Przyjmijmy umownie połowa XII wieku. Przy czym podkreślam, chodzi o obiekt sakralny, prawda? Ponieważ jeżeli chodzi o obiekt świecki, no to jednak w Syrii ten Krak de Chevalier, albo w Jordanii Kerak tak zwany, no to są zamki, twierdze, budowle o charakterze świeckim, ale też w obiekt świecki najlepiej zachowane. Natomiast tutaj, no właśnie, no, jak to się stało, że ten kościół przeżył tyle lat, a gdy Saladyn pokonał armię krzyżowców na blisko jeziora Galilejskiego, zdobył Jerozolimę w tym samym roku, w 1866 roku, zgodnie z ówczesnymi obyczajami, miał prawo chrześcijan wewnątrz, a budowle kościoły zniszczyć, zburzyć. Nie zrobił ani jednego, ani drugiego, dlatego że nie potrafił. To kronikarze arabscy jednak, żeby naszą podniebią charakter tego człowieka. My byśmy nawet mogli powiedzieć, że uosobienie cnót chrześcijańskich, rycerza chrześcijańskiego, choć był muzułmaninem kurdyjskiego pochodzenia, Salah Adli. W każdym razie chrześcijan tutaj nie wymordował, czy to dał im pieniądze na drogę, na jaką drogę? Ponieważ no, wygonił jednak z Jerozolimy, mówił, żeby mieli na bilet powrotny do kraju, z których przybyli. Chcieli, żeby mogli opłacić bilet na statki, które zawiozą ich z powrotem do Europy. Niestety nie skorzystali, nie mieli okazji skorzystać z darowizny Saladyna, ponieważ po drodze, jeszcze przed wybrzeżem, napadali ich baronowie chrześcijańscy z tych pieniędzy otrzymanych od Saladyna i ograbili. No właśnie, a budowlę Saladyn zamiast zburzyć, miałby prawo, przekształcił na własne cele i o tym informuje tutaj w tym prostokącie, ten napis kuficki. Tyle, grafiką kuficką, osobnym liczbem arabskim, że Saladyn zmienił to miejsce szkołę koraniczną, medresa, madrasa, różnie to wypowiadają. W każdym razie dzięki temu ten obiekt przetrwał do dzisiejszego dnia. Mało tego, troszkę po słońcu, ale tam można zobaczyć, że na górze pojawia flaga francuska.
ponieważ od lat 19 wieku no, ten teren należy w gruncie rzeczy do rządu francuskiego i opiekę nad nim właśnie zaraz za drzwiami po lewej stronie jest marmurowa figura dorosłej Anny i kilkuletniej Maryi. No, potem w sztuce chrześcijańskiej bardzo rzadko spotykamy kilkuletnia Maryja. W Nazarecie, w Nazarecie tego Józefa, pod górnym, to bardzo dobra, że taka figura Józefa dorosłego kilkuletniego Jezusa. No, a tu jest Anny i kilkuletniej Maryi. To jest miejsce patronalne tak naprawdę, czyli Pani Anna, Pani Anna, ale przecież Anna i Anna w stosunku do Pawełów nie były wyjątkami, prawda? To jest babci i dziadki, można powiedzieć. To jest świetna akustyka, bo nawet na taborze ma się nijak w studencie i tylko można uruchomić wyobraźnię i sobie przedstawić, że mamy klasy 13, 14 zanosili tutaj śpiewy gregoriańskie na większą chwałę Bożą ad majorem Dei Gloria. Przyrodcy wychodzili z założenia, że kiedy Bóg pozwoli im wejść w posiadanie tych świętych miejsc, nigdy ich nie opuszczą. To niestety historia zweryfikowała z palca wyssał w gruncie rzeczy przekonania. No ale akurat ten kościół przeszło. Jedyne co tutaj pozwalają gospodarze miejsca, że spróbuję wcześniej, to tylko znosić pieśni maryjne. Na takich karteczkach mamy tekst Bogorodicy. Podejdziemy blisko ołtarza, no, ale twarzą w stronę ołtarza, nie plecami. Próbujemy ją wykonać i na samym końcu, jak tam dam znak urwania, tak powiem, głosu, śpiewu, no to właśnie spróbujmy to zrobić razem. Dzięki temu będziemy mieli okazję posłuchać minus sekundowy jest tym kościołem w pobyt. To się za bardzo nie czuje, jeśli chodzi o melodię Bogorodicy, rzadko wykonywana, no to może pełną pierwszą niech tam nie śpiewa, tylko może słucha jednocześnie jak inni, nie? Śpiewają. To co, mogę Pana poprosić o rozdawanie tu w drzwiach tekstów, a spotykamy się tam przed ołtarzem. Zobaczmy.
Ile to jest czasu? 10 minut. Za tobą. Bo to ale to jest słodne. W cieniu jest słodne, no słoneczko daje, dobrze. Ale w cieniu nie jest tak. Jak w Rzymie. Ale to tak głęboko było kiedyś, nie? No. Szybko, szybko, zdjęcia, zdjęcia. Bo to zaraz przyjdą inni. Nie może coś. Wiesz, mamy 10 minut. Co się zastanawiam. Robimy zdjęcia. Na czas. Idziemy dalej. Tak jest też tak. I idziemy. No. Nie wiem, no chcesz się zastanawiać. Wiesz? Bo inni stoją, nie wiedzą co robić. O. Proszę tutaj nam dawać zdjęcie. Wykopaliska, słuchaj. Elegancja. Na czas nie wiedziałeś na widzę. Co ładnie wygląda z tego. Dobra, idziemy dalej. Szybko, szybko. Są, są. No.
okiem. To jest fajnie, całkiem na dół. Tak. Tak. Dobra, tutaj jeszcze fajnie, tutaj ci wyjdzie, popatrz. Już idą. Fajnie. Dawaj, stawaj. Nie, ja tak to zrobię. Nie. Może. Dobra, idziemy jeszcze tamtędy. Nic się nie dzieje. Popatrz jakie to już wszystko jest ten. Nie? Górą tędy. Ale... No koło. Ja pierniczę, jakie wykopaliska. Strasz, czekaj, mi się coś tutaj muszę zrobić. No. To jest niesamowite. Chcesz? No, rób. Jakie to jest jaka to jest głębia? Też zrobię tutaj. A my już jesteśmy praktycznie blisko. Niesamowite, aż się boję stać. No. No. I zasuwamy później. A nie przejdziemy, patrz. To tamtędy trzeba wracać. Górą. I have two loopers at home and I should have brought one. I always, and then tomorrow or tonight maybe, yeah, thank you, I'll throw them away. Górą. Tak.
jeszcze ksiądz idzie, popatrz. Pozdrawiamy, pozdrawiamy serdecznie. Tak. Nagrałaś. Lud pracujący gwiazdy. To co? Trzeba się z tego. Żono, bo będzie musiał z tego zgadzać. Tą czarną ścianę. Nie będzie ci się wolnego. W poniedziałek tu w Jerozolimie. Tak rozumiem, tak. Zobaczę się poziom. Zobacz, jaki był poziom. No wiem, że to jest to stało, czy to było. Nie, czy masz jeszcze? Jan Ewangelista w 5 rozdziale przekazuje takie oto opowiadanie. Jezus udał się do Jerozolimy, a tam znajdowała się sadzawka owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w 5 krużganków. W tych krużgankach leżało mnóstwo niewidomych, chromych i sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie się wody. Anioł bowiem wstępował w stosownym czasie i poruszał wodę, a każdy, kto pierwszy dotarł do tej poruszonej wody, odzyskiwał zdrowie niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę. A był tam pewien człowiek leżący od 38 lat. Gdy Jezus ujrzał go leżącego, zapytał, czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział ten chory, panie, ale nie mam człowieka, żeby doprowadził mnie do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody, bo gdy ja dotrę, to inni mnie uprzedzają. A Jezus powiedział, wstań, weź swoje łoże i idź. Ale tego dnia był szabat, no więc kontrowersja z uczonymi w piśmie, że łamie przepisy spoczynku szabatowego. Jaki mamy dzisiaj dzień tygodnia? Sobota. Szabat. Czyli właśnie taki dzień. Po kolei w związku z tym opowiadam. Jaka sadzawka? Sadzawka to się w języku polskim kojarzy i staw porośnięty rzęsą i szuwarami. To był basen olimpijski, skoro miał północ-południe 120 metrów długości, zachód-wschód 60 metrów, a w najgłębszym miejscu 13 metrów głębokości. To był potężny zbiornik na wodę, zresztą było kilkanaście takich na terenie Jerozolimy. Czemu? Ponieważ zarówno kiedyś, jak i dzisiaj, tu jest lokalne, jedno, jedyne źródło w Dolinie Cedronu, źródło Gichon. Dzisiaj oczywiście jest system wodociągowy, natomiast kiedyś zdali byli przede wszystkim na deszczówce. W porze deszczowej, zimowej, jak już przestanie gdzieś w lutym, na początku marca padać, to następna kropla spadnie w listopadzie. W związku z tym każdy zapach, który nie uchronił, to co spada, zgromadził do zbiornika o kubaturze, no wręcz niewyobrażalny. Dlaczego zaopatrzona w 5 krużganów? To, że po obwodzie, to
cztery problemy. Ale akurat ten zbiornik miał jeszcze taką drobną potrzebę, mniej więcej na tej wysokości do wystawienia. I właśnie tutaj były żywym biorcy problemy. Dlaczego tu leżeli skorzy w domu gromnik paralizowanych? Z względu trudno dzisiaj Anioł zstępował, pisze ewangelista. No tak, nie znali przyczyny naturalnej, to przez to na Pana Boga zrzucali. To anioł zstępował, poruszał wodę. A tymczasem prawdopodobnie ta deszczówka napływała z różnych stron, różnymi kanałami, łączyła się gdzieś na ostatnim odcinku.